witam Was w kolejnym odcinku z serii Reklama kontra Rzeczywistość. Być może część z Was wie, że prowadzę jeszcze jeden kanał, na którym nagrywam historyjki z Toka Boka. Moi kochani, jeśli Was interesuje tematyka Toka Boka, no to zapraszam Was właśnie tutaj na kanał Toka. Będzie mi miło, jeśli napiszecie komentarz, że jesteście od Alewa. A czemu o tym mówię? A właśnie temu. Pojawiła mi się reklama. Zobaczcie. Bardzo, ale to bardzo łudząco podobna do Toka Boka. Bardzo chciałabym sprawdzić, jak ona wygląda w rzeczywistości i czy faktycznie fabuła tej gry, dodatki, postacie będą porównywalne z tymi z Toka Boka World. Aha, World. Dokładnie tak nazywa się ta aplikacja i słuchajcie, nawet ten początek, ta melodyjka taka na początku, no okej, troszkę mi gdzieś tam przypomniała Toka Boka. No i ten świat, zobaczcie, sama grafika też takiego okrągłego świata, który się kręci w momencie, kiedy go dotkniemy, zobaczcie, świat jakiś gamingowy, pałac, nawiedzony dom, tutaj te góry, wieś, miasto, no cóż, na moje to będzie kopia, ale zobaczymy, sprawdźmy to. Czy wy kiedykolwiek graliście w Toka Boka World bądź Toka Life World, zanim przeszło metamorfozę? No przecież to wygląda identycznie. No dobra, może to tworzenie postaci trochę inaczej, ale no wiadomo, wybieramy sobie najpierw wiek naszej postaci, wybieramy sobie wszystko, czyli kształt jej głowy i tak dalej, kolorystykę, skóry, dodatki, włosy, kolory, fryzury. Fakt, że są one tutaj naprawdę mega, mega różnorodne. No takich fryzur w Toka Boka nie widziałam, choć jest ich tam naprawdę całkiem sporo. Stworzę sobie na szybko taką postać, słuchajcie, nie będziemy się tutaj za bardzo w to angażować. O, nawet fajna wyszła tak na bardzo szybko. No i mamy tą postać. Są oczywiście dodatki, które możemy odblokować, więcej strojów, więcej postaci, jak wszędzie zazwyczaj trzeba kupić jakiś pakiet, żeby coś mieć. No zobacz, ten początek. Ta postać pojawiła się w tym świecie. Tak samo się porusza, można robić z nią te same rzeczy. Dobra, słuchajcie, ja idę zobaczyć światy. Nie, no wszystko jest identyczne. Jest mapa. To, co mam za darmo i to, co mogę za darmo stworzyć, no to jest tutaj, widzę troszeczkę tych budynków, zaraz zobaczymy, czy one... Aha, czyli tutaj po prostu wchodzę do danej lokacji. Akurat trafiłam do jakiegoś sklepu z butami, dobra, sobie stąd wyjdziemy. I zobaczymy, czy tutaj właśnie mogę w ten sposób nawigować po tym świecie. Tak, dokładnie tak. I mamy oznaczone to, co jest za darmo. No i też oczywiście pewnie to, co możemy sobie kupić jako dodatkową lokację. Dobra, wejdźmy sobie na przykład tutaj. Nie, no identyko. Identyko. Aha, world. Te windy w ogóle wyglądają tak samo. Okej, trafiłam chyba do jakiegoś muzeum, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest Dinoland. Dobra, zobaczę, gdzie jest moja postać. No jest, oczywiście wyciągam ją z paska z dołu. Mogę oczywiście pewnie zmieniać jej nastrój. O, ale słuchajcie, świetne pod kątem zmiany tego nastroju, że ta postać faktycznie płacze i to widać. W Toka Boka World nakładamy tą minę, mimikę i ona dosłownie tylko chwilę pokazuje, jak się czuje. Czyli powiedzmy, lecą te łezki, a ona tutaj płacze ewidentnie cały czas. Tutaj jest przerażona, nawet dźwięki wydaje. Okej, no to tutaj taka pozytywna zmiana pod kątem samego nastroju. Mamy tutaj oczywiście więcej tych minek, tych emotikon. Dobra, dajmy jej taką uśmiechniętą, nie będziemy jej tutaj, słuchajcie, smucić. No i ona sobie idzie do takiego Dinolandu. No i co ona tutaj sobie może kupić? Kupić, wynająć? Nie, no kupić. Może sobie kupić, słuchajcie, telefon komórkowy. No okej, może z niego dzwonić. Dziękujemy, jest przemiła pani. Powiedzmy, no może nie chcę powiedzieć toczka w toczkę, ale dosłownie to określenie idealnie by tutaj pasowało, bo nawet stroje, słuchajcie, są identyczne. Jedziemy sobie na kolejny poziom. O nie, winda pojechała bez nas? Nie, nie pojechała bez nas. Tak, pojechała bez nas. Zobaczę, czy mogę ją tutaj, słuchajcie, wysunąć z tego paska. Nie, mam tutaj inne postaci. A ona została na dole. Czyli to nie jest tak jak w Toka Boka World, że
niezależnie od tego, gdzie się poruszycie, to ta postać zawsze będzie w tym pasku, tylko po prostu trzeba się po nią wrócić i ją ze sobą zabrać. Seafood, czyli tutaj mamy takie oceanarium, coś takiego, tutaj mamy restaurację. Powiem Wam, że grafika wydaje się naprawdę bardzo fajna. Samo działanie gry chyba też. Wydaje mi się, że nawet szybciej się te światy ładują niż w Toca Boca World. No tutaj, słuchajcie, świat ten w górach jest łudząco podobny. Ja ostatnio zainstalowałam sobie naprawdę mega wielką pakę dodatków w tamtej Toca Boca i powiem Wam szczerze, że jak za takie pieniądze, to mogłoby być tego trochę więcej. Tutaj jest zdecydowanie więcej darmowych rzeczy. Zobaczcie, wszystkie lokacje są tak naprawdę odblokowane w momencie instalacji samej gry. Więc tutaj na przykład to dla mnie na wielki plus. Dobra, klimat świąteczny sobie odpuścimy, bo jest pełnia lata. Ale może, dobra, w Dinolandzie już byliśmy. Ej, na statek można iść, słuchajcie. Wow. I zobaczymy, czy jak teraz przeniosłam się do zupełnie innej lokacji, to czy ta postać pójdzie razem ze mną. A jednak nie. Zaraz zobaczymy, czy ja mogę coś tutaj odblokować. Nie, będę musiała to kupić. Zobaczcie. Czyli jednak nie wszystkie lokacje są za darmo. Dobra, zakup nie powiódł się. No wiadomo, no przecież na czymś oni muszą zarabiać, ale faktycznie, czy była jakaś kłódka, zanim tutaj ja w to weszłam? Nie, ale chyba mogę w takim bądź razie wchodzić tylko w te lokacje, które mają u góry ten znacznik free. Bo powiedzmy ta cała reszta jest jakoś tam zablokowana do momentu, kiedy się tego nie kupi. Dobra, no to tutaj mamy taki bar przy plaży. No i czy teraz tutaj w tych ulubionych będzie ta moja postać? Nie ma jej. To na minus, zdecydowanie na minus, w ogóle troszeczkę przymula cały ten interfejs tych postaci. No nie, tutaj więcej nie mogę przewinąć, czyli muszę po prostu wrócić w to samo miejsce, żeby znaleźć tą moją postać. To jest, uważam, trochę na minus, bo czasami grając nawet nie wiemy, gdzie daną postać zostawimy. O, jest jeden domek, zobaczymy jak on wygląda w środku. Bardzo przyjemny ten interfejs ładowania, bo w Toca Boca macie ładowanie, zapisywanie i tak dalej, i tak dalej. Dobra, tutaj świetnie będziemy mogli zobaczyć różnicę w meblach i w całym umeblowaniu właśnie tego mieszkania. Dobra, zacznijmy od wyboru ścian. No mega okrojona ilość, jeśli chodzi o tapety, no bo mamy tak naprawdę tylko o takie kwiatki, to co tutaj było. No dobra, to stwórzmy sobie w takim bądź razie łazienkę. Fajnie jest podział na kategorie, ale faktycznie jest tego naprawdę bardzo mało, czyli jednak same światy dają nam więcej, czyli lokacje, do których możemy iść, ale już urządzenie, dodatki musimy pewnie kupić, żeby tutaj było naprawdę w czym wybierać. No zobaczcie, ja nie mam w czym wybierać, stawiam tutaj wannę, mogę sobie postawić jeszcze tutaj ten prysznic, który nie ma kabiny. Toaleta jak toaleta, no nie wiem, czy ona się tutaj gdzieś zmieści, chyba nie. Dobra, może przesunę trochę tu, tu. O, dobra, powiedzmy. To tak tylko, żeby zobaczyć, co możemy tutaj sobie jeszcze stworzyć. Papier toaletowy też się przyda. Przymocujemy go do ściany. Lustro, ale nie mamy zlewu. A co, na tej ścianie nie mogę nic umieścić? Dobra, to chyba jednak pozbędziemy się tego prysznica i tutaj zrobimy zlew. No dobra, jakieś tam kosmetyki są. Okej, zlewik stojący i też nam się chyba tutaj nie zmieści, więc spróbuję zrobić ten. O, ten się zmieścił. Dobra, łazienka jest. Zobaczmy, co nam daje reszta. Tu jest akurat kuchnia. Zobaczymy sypialnię. Okej, mamy dwa łóżka do wyboru, czyli bardzo mała ilość, słuchajcie, łóżko, ale można je obracać tylko prawo-lewo. Nie mogę sobie ich tak podłużnie postawić, więc to zdecydowanie na minus. Okej, mamy jakąś tam szafę, są, słuchajcie, komody, no wyglądają one całkiem nieźle. Są półeczki, są dywany, więc jesteśmy w stanie sobie zrobić bardzo fajny wystrój, nawet z tych takich podstawowych rzeczy, które są w grze. Czemu ten dywan mi się tutaj nie mieści? O. Zobaczymy, czy są gdzieś obrazy na ścianę, bo ja bardzo zawsze lubię te dekoracje. Ale chyba ich nie widzę. Chyba, że to będzie gdzieś tutaj w DIY, nie? Nie ma. Nie ma obrazków. Chyba, że są gdzieś tutaj, bo to są jakieś książki. Nie. Lampy.
telewizor, kwiaty, ale też bardzo okrojona ilość. No nie, zdecydowanie. Dobra, sprawdźmy w takim bądź razie, co daje nam kuchnia. Meble, słuchajcie, zero wyboru. Tylko i wyłącznie jedna taka meblościanka z jakąś gazówką, z piekarnikiem i ze zlewem. Jedna lodówka. Mikrostolik, bądź też troszkę większy stolik, no to w zależności od tego, ile postaci ma tutaj zamieszkać. Krzesełka klasyczne i tylko jedne do wyboru. Na szczęście jedzenia jest dosyć sporo, więc tu na pewno można sobie coś fajnego stworzyć. No to zostało nam jeszcze salon, słuchajcie. O, tutaj mi pomidor wyleciał, ale to nie szkodzi. No i jedna kanapa, niestety. Jedna, co to było? Żelazko. Jakaś gablotka z telewizorem, lampa. No i tutaj już byłam. Te kwiaty stojące. O, to jest mój ulubiony kwiat w Toka Boka. Słuchajcie, no pierwsze zaskoczenie moje było, może nie powiem mega, ale no pozytywne, bardzo pozytywne, z tego względu, że ilość lokacji dostępnych za darmo i te światy, które są odblokowane, bo w Toka Boka World wszystko trzeba sobie kupić tak naprawdę. Te podstawowe lokacje dają nam bardzo mało możliwości. Tutaj mega plus za lokację. Minus za to, że jest tak mało dodatków i urządzenie tego domu bez wykupienia czegoś dodatkowo, no praktycznie graniczy z cudem, no można coś tam zrobić, ale naprawdę, no wiadomo, jak to będzie wyglądać. I słuchajcie, tutaj można wykupywać sobie jakieś karnety, jedna płatność, zabawa bez granic, zobaczcie. I są oczywiście dodatki, są jakieś lokacje, jest ponad 400 postaci, jakieś przeróżne zwierzaki, no i zobaczcie, ile tutaj jest artykułów do domu, ale to wszystko kosztuje miesięcznie 40 zł za to, żeby móc sobie zrobić różowy wazonik, zielony, żółty, powiesić obraz na ścianie. Ogólnie słabo, ale generalnie tego typu gry są bardzo drogie, jeśli chcemy z nich korzystać na maksymalnym poziomie. Krótko podsumowując, no jestem na tak. Ale czemu tak drogo? Ogólnie spoko, ładna grafika, wszystko fajnie, pięknie, troszkę mało dodatków na start, ale dla mnie to jest 1:1 Toka Boka World. Dajcie znać, co wy myślicie i do zobaczenia już w następnym odcinku.